jest oczywiście skandaliczna sprawa, ale to jest rezultat, to jest logiczny rezultat polityki, której nie ma reform, a są cięcia. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tym zakłamanym języku propagandy, która nas zalewa, reformami nazywa się podnoszenie wieku emerytalnego i oszczędność. Cięcia nie są reformami. Reformy to jest to, co zwiększa sprawność państwa, co zwiększa sprawność gospodarki. To jest zmiana systemu na system sprawnie działający. Natomiast tutaj właśnie po to, żeby nie zmieniać systemu, ponieważ system służy temu, żeby te parę milionów ludzi będących na wierzchu swoje interesy miało zagwarantowane, w momencie, kiedy system jest coraz bardziej niewydolny, no ratuje się go, obcinając wydatki na pozostałe miliony, to co nie jest tak bardzo w interesie. To jest na tak zwanych prostych ludzi, tych, którzy potrzebują szkoły, tych, którzy potrzebują żłobka, bo powiedzmy sobie, taki twardy elektorat Platformy Obywatelskiej znajdzie sobie prywatne przedszkole, znajdzie sobie prywatną szkołę, a do domu kultury to oni nie potrzebują, bo wzorem swojego idola to raczej na boisku zaspokajają swoje potrzeby kulturalne, w związku z czym też ich to za bardzo nie boli.